To cześć, cześć, witajcie na kanale Co mi się na winie. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w plenerze po to, żeby Wam przedstawić wino Nelleman Organic z odmiany Chardonnay oraz Muscat. Zapraszam. Hej, hej, słuchajcie, dzisiaj, jeżeli oglądacie to oczywiście w dniu premiery, jest nie piątek, ale środa. Dlaczego środa? Dlatego, że jutro, jeżeli oglądacie to w dniu premiery, jest Boże Ciało i zaczyna się dla wielu z Was długi weekend. Dla mnie też, ja gdzieś tam wylatuję z rodziną i stwierdziłem, że puszczanie odcinka w piątek nie ma sensu, tym bardziej, że wino, które Wam dzisiaj przedstawię, być może na tenże długi weekend Wam się przyda. Dlatego, że z tego co wiem, ma być bardzo ładna pogoda, ma być bardzo ciepło i myślę, że to wino świetnie się w takich okolicznościach przyrody nada. Słuchajcie, jak widzicie, jestem w plenerze, jestem nad Wisłą w Toruniu. Tutaj niedaleko w sumie jest moje mieszkanie. No dzisiaj pogoda jest taka trochę, no nie jest jakoś bardzo słonecznie, ale może to dobrze, bo przynajmniej jest całkiem przyjemna temperatura. Słuchajcie, co ja dzisiaj dla Was przygotowałem? Otóż wino, które pojawiało się w Waszych sugestiach i w Waszych komentarzach już jakiś czas temu. Jest to wino, od razu Wam powiem, że przybliżenie będzie w czołówce, także nie przejmujcie się tym, że nie widzicie dobrze. Jest to wino, które nazywa się Nelleman, wino z Hiszpanii, wino organiczne. Rozpracujmy sobie wszystkie elementy, o których teraz powiedziałem. Po pierwsze, Nelleman. Nelleman to jest ciekawa winnica, która, słuchajcie, jest umiejscowiona w regionie Walencja. I to jest winnica, która swoją nazwę bierze od inwestora, założyciela. Ten pan nazywa się Derek Nelleman i jest Holendrem. Nie wiem, czy właśnie z racji z tego, że ten pan jest Holendrem, czy tutaj ten rower jest akurat umiejscowiony na etykiecie, no bo wiadomo, że Holandia z rowerów słynie. No w każdym razie tenże Derek Nelleman jakiś czas temu założył winnicę właśnie w okolicach Walencji i jest to winnica, która tworzy wina organiczne. Ogólnie rzecz biorąc, to wina z winnicy Nelleman są dostępne już od jakiegoś czasu w Polsce i jest ich no, cały wybór. Ja myślę, że tak jakbyście tam dobrze poszukali, to z 5 etykiet znajdziecie, może nawet więcej. Ja to wino kupiłem w Biedronce za 24,99, ale to nie jest wino tylko i wyłącznie do Biedronki sprowadzane, także w innych sklepach także możecie na to wino natrafić, na pewno w wielu sklepach też internetowych, jeżeli byście mieli ewentualnie w Biedronce problem, ale nie sądzę, bo z tego co widzę, to wino jest raczej w stałej ofercie. No więc tak, wino pochodzi z Hiszpanii, z regionu Walencja. O nazwie Nelleman i kto to jest, już Wam powiedziałem, no to przejdźmy sobie do kwestii organiczności wina. Wino organiczne, jak się pewnie domyślacie, nie jest to jakaś wielka filozofia, to jest wino, które jest robione bez użycia chemii, mówiąc krótko. Bez użycia pestycydów, bez użycia środków owadobójczych itd., itd. Czyli tacy producenci kładą nacisk na to, żeby nie wykorzystywać takich dodatkowych chemicznych preparatów, no i w takim wypadku mogą takim emblematem win organicznych się szczycić. Myślę, że to jest temat ciekawy i temat chyba coraz bardziej popularny, dlatego że no wszyscy, czy nie wiem czy wszyscy, ale dużo osób stara się żyć zdrowie i wybierać produkty, które no są pozbawione takiej niepotrzebnej chemii. Na szczęście, jeżeli Wam na tym zależy, no to takich winnic organicznych jest sporo. To w ogóle Nelleman to jest ogólnie rzecz biorąc winnica, która jest organiczna, która jest prowadzona w sposób organiczny, więc to nie jest tylko tak, że to wino albo kilka win jest organicznych, a reszta nie. Nie. Cała winnica Nelleman jest winnicą prowadzoną pod kątem właśnie organiczności, więc jeżeli Was ten temat interesuje i szukacie takich win, no to jest to propozycja dość konkretna. No dobra, słuchajcie, 12% alko. Tutaj, jeżeli chodzi o etykietę, swoją drogą całkiem moim zdaniem ładną, to dwie informacje jeszcze. Po pierwsze, jest to mieszanka dwóch odmian, Chardonnay oraz Muscat. Myślę, że to jest ciekawa mieszanka, dlatego że każda z nich da temu winu
czy daje temu winu coś ciekawego od siebie. O tym zaraz powiem w momencie degustacji. Jest tutaj także, no nie wiem, czy to będzie widać, ale wierzcie mi na słowo, tutaj, gdzie jest mój paluszek, jest znowu informacja, że jest to wino wegańskie. I ponownie mówię, że nie będę teraz mówił, co to znaczy, że wino jest wegańskie, dlaczego jest wegańskie, albo dlaczego nie jest, bo nakręciłem o tym osobny odcinek i link do tego odcinka będzie pod spodem, pod filmem, bo myślę, że też jest to temat ciekawy. Także jeżeli Was to interesuje, to po prostu skorzystajcie z tego linka i tam wszystko na ten temat wyjaśniam. Dobrze. Co do takich jeszcze cech charakterystycznych tego wina, to taki bardzo ciekawy korek, z którym zresztą już czas się chyba rozprawić. To jest taki korek, który przywodzi na myśl wina musujące. O, może tak zrobię. Czyli taki korek, który można po prostu w łatwy sposób wyciągnąć. Ach, piękny dźwięk, piękny. Klasyka. No dobra, słuchajcie. Nalewam w takim razie. Mam nadzieję w ogóle, że ten plener Wam się podoba. Tam w oddali widzicie most kolejowy. A przede mną jest nowy most w Toruniu. No nowy jak nowy, już ma trochę lat. Który być może zresztą będzie uwieczniony w kolejnym odcinku na kanale Co Myśli o Winie, który już Was zapraszam. Dobrze, słuchajcie. Barwa tego wina jasna. Jasna, ale bardzo ładna, taka klarowna. No, dobrze się prezentuje. No i moim zdaniem ciekawy jest aromat, który naprawdę jest odzwierciedleniem składników tego wina, czyli tych dwóch odmian. Jest tu Chardonnay i to Chardonnay daje taki rześki, trochę jabłkowy klimat, taki trochę orzeźwiający, soczysty klimat. Natomiast muskat zawsze daje winom takie aromaty trochę słodsze, trochę bardziej takie egzotyczne, trochę brzoskwiniowe, trochę może też winogronowe i powiem Wam, że naprawdę to wszystko w tym winie czuć. Mi się ten aromat podoba. Jest taki fajnie, słuchajcie, taki czysty i elegancki, tak bym to określił. No podoba mi się, po prostu mi się podoba. No i powiem Wam, że smaku też jest bardzo fajnie. Myślę, że w porównaniu do aromatu może Was zaskoczyć taka delikatna słodycz, która się pojawia na początku. Myślę, że za tę słodycz właśnie muskat też odpowiada. Ale później ta słodycz jest tak jakby oblana taką fajną, rzeźką kwasowością. I powiem Wam, że to wino, takim największą jego zaletą jest to, że jest takie bardzo soczyste. Takie wiecie, takie po prostu, tak jakbyście się wgryźli w jakiś taki naprawdę soczysty, świeży owoc. Tak jest właśnie to wino. Które, moim zdaniem, w momencie, kiedy robi się ciepło, kiedy jest wysoka temperatura, świeci słoneczko, to naprawdę może Wam dać sporo przyjemności. I to zarówno przy łączeniu tego wina z jedzeniem, zaraz powiem moim zdaniem z jakim, ale także po to, żeby po prostu sobie kieliszek takiego wina wypić gdzieś na plaży na przykład. Niekoniecznie nad Wisłą, ale gdzieś w takich jakichś fajnych okolicznościach przyrody. Natomiast jeżeli macie w planach w ten długi weekend albo później wrzucić na ruszt jakąś rybkę albo zjeść jakieś fajne risotto albo jakiś na przykład, słuchajcie, makaron z owocami morza, albo zrobicie sobie jakąś ciekawą sałatkę z serami, na przykład z jakąś kiełbaską, to myślę, że to wino jest świetnym akompaniamentem do takich rozwiązań kulinarnych. Rzeźkie, lekkie, soczyste, fajne. Po prostu fajne. Także polecam. Jest tak dobre, że aż, słuchajcie,
podzielę się tym winem z rybkami i ptaszkami. Słuchajcie, teraz tak. Dziękuję za uwagę, bo w zasadzie jeżeli chodzi o wino, to praktycznie wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby film polubić. Bardzo Was o to proszę, żeby dać tak zwaną łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby dać jakiś komentarz. Możecie dać po prostu komentarz pod tytułem wino, albo muskat, albo Wisła, albo jaki tam chcecie. Natomiast komentarze zawsze są mile widziane przeze mnie. No przede wszystkim dajcie komentarz, jeżeli spróbujecie tego wina i dajcie znać, co o nim myślicie. Pamiętajcie także, żeby kanał subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i pamiętajcie o tym, że pod spodem będzie link do tego, żeby się dowiedzieć, co to w ogóle znaczy wegańskie wino. Macie sporo rzeczy do zapamiętania, ale wierzę w Was. Wierzę w Was. No dobra, słuchajcie, przede wszystkim wierzę w to, że ciekawie spędzicie ten weekend, bo to jest najważniejsze. Czy wybierzecie to wino, czy inne, no to najważniejsze, żeby po prostu fajnie spędzić czas z rodziną, ze znajomymi, albo z rodziną i ze znajomymi. Właśnie patrzę, jak kormoran sobie suszy skrzydła. Wy tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. No fajny to jest klimat, nie? Tak ciekawie to wygląda. Także słuchajcie, ja Wam też życzę w ten weekend ciekawych klimatów tego typu. No i napiszcie później, co tam u Was słychać, co robiliście i czy spróbowaliście jakichś ciekawych win. Jeżeli tak będzie i uznacie, że któreś z nich nadaje się na to, żeby zostało przedstawione na kanale Co mi się na winie, no to walcie śmiało w komentarzach, bo powiem Wam, że to wino pochodzi właśnie z Waszych rekomendacji, za które Wam bardzo dziękuję i chcę więcej. Chcę więcej. Za tydzień widzimy się już klasycznie w piątek w kolejnym fenomenalnym odcinku na kanale Co mi się na winie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.